Patrycja Oleszek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji. A co dzisiaj? Młodzieżowa Rada Miasta. To 25-latkowie w tej Młodzieżowej Radzie Miasta, to tak by to dziwnie wyglądało. Szlabany. Mamy urządzenia fizycznie, nasi pracownicy już to programują. Zmiana standardu telewizji naziemnej. Bo nie ma co panikować, na spokojnie. Mając 18 lat można zostać radnym, gdy osiągniemy 25 wiosen możemy zostać burmistrzem. Okazuje się, że według projektu burmistrza Lubartowa radni młodzieżowi mogli być nawet 5 lat starsi od radnych miejskich. Na absurd takiego zapisu zwrócił uwagę radny Jacek Tomasiak i okazało się, że miejscy urzędnicy nie widzieli w owym zapisie nic dziwnego, a część radnych zagłosowała nawet przeciwko poprawce Tomasiaka. Czy zatem radny, który będzie się jeszcze uczył i będzie miał 25 lat, będzie mógł zasiadać także w Radzie Młodzieżowej? Czy część kandydatów, którzy nie zostali wybrani do Rady Miasta, pójdzie do szkoły, by zostać ale radnym młodzieżowym? O tym w naszym materiale. Każdy z nas, kto słyszy o czymś, co ma być dedykowane dla młodzieży, wyobraża sobie, że młodzież to moja ucząca się córka lub bawiąca się na osiedlu wnuczka. Młodzież ma swoje prawa, ale i obowiązki. W Lubartowie odświeżono kotlet z 2005 roku. To wówczas po raz pierwszy pojawił się pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Mało tego, przegłosowano nawet odpowiednią uchwałę. Przez 17 lat jednak pomysł był martwy. Wynikało to m.in. z faktu, że tego typu rady, czy to młodzieżowe, czy seniorów, nie mają zbyt wielkich uprawnień, nie mają środków, którymi mogłyby zarządzać, są głównie tak zwanym ciałem doradczym, których głos może, ale nie musi być poważnie traktowany przez władze miasta. Część z krytyków wprost stwierdza, że takie rady najważniejsze, co mają, to nazwę. O powołaniu takowej rady rozmawiali na ostatniej sesji radni miejscy. Zerknęli oni do uchwały i złapali się za głowę, co zaproponował w owym dokumencie burmistrz Krzysztof Paśnik, który podpisał się pod projektem. Ich zdziwienie musiało być ogromne, tym bardziej, jeżeli zapoznali się z uzasadnieniem do uchwały. Burmistrz miasta Lubartów otrzymał wiele sygnałów od młodych ludzi. Dowiadujemy się o tym w uzasadnieniu. Sprawdźmy, co jeszcze ma robić owa młodzieżowa rada. Utworzenia w naszym mieście podmiotu będącego reprezentacją młodzieży. W sprawach bezpośrednio dotyczących młodego pokolenia, samorządności w środowiskach młodzieżowych. Jak zatem widzimy, nowy twór to coś dla z pewnością młodzieży, młodego pokolenia czy środowisk młodzieżowych. Zerknijmy zatem, co wydarzyło się na sesji. Zanim jeszcze radni zdążyli zadać pierwsze pytania, okazało się, że do uchwały ratusz ma szereg autopoprawek. Przed uzasadnieniem uchwały w imieniu pana burmistrza przedkładam autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów i nadania jej statutu. Tutaj będę powoli tutaj wszystkie autopoprawki przedstawiał. Tutaj mogą państwo sobie nanieść te autopoprawki. Autopoprawka numer 1. Aktualizacja publikatora. Treść po zmianie. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559-583. Autopoprawka numer 2. W paragrafie 10 ustęp 1 załącznika do uchwały wprowadza się punkt 5 w brzmieniu zawieszenia danej osoby w prawach ucznia. Autopoprawka numer 3. W paragrafie 22 zmienia się treść ustępu 2 załącznika do uchwały. Treść ustępu 2 po zmianie. A jaki paragraf, przepraszam? Załącznik do uchwały, paragraf 22, rozumiem. Ustęp 2. Prawo wybierania radnych Młodzieżowej Rady mają uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, których siedziby znajdują się na terenie gminy miasto Lubartów. Autopoprawka numer 4. Zmiana treści paragrafu 39 załącznika do uchwały. Treść po zmianie. Tutaj dodam, że ta zmiana uwzględnia tutaj stanowisko przewodniczącego komisji, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która tutaj została przegłosowana. I ten paragraf 39 po zmianie brzmi:
On został troszeczkę rozszerzony jeszcze. Paragraf 39. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady, ustęp pierwszy, paragrafu 39. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady zarządza burmistrz w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały w formie zarządzenia. Ustęp drugi. W zarządzeniu, o którym mowa w ustępie pierwszym, burmistrz określa kalendarz wyborczy oraz wzory druków związanych z wyborami. Tyle jeśli chodzi o autopoprawki. Kiedy już autopoprawiono dokument, radni dowiedzieli się, po co i dla kogo owa uchwała powstała. Burmistrz miasta Lumartów otrzymywał wiele sygnałów od młodych ludzi o potrzebie utworzenia w naszym mieście podmiotu będącego reprezentacją młodzieży, tak aby stworzyć jej możliwość realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze Lubartowa, przede wszystkim w sprawach bezpośrednio dotyczących młodego pokolenia. I wszystko jasne powiedziałby każdy z nas, gdyby, no właśnie, gdyby nie problem z określeniem przez ratusz, kiedy młodzież to młodzież i kiedy młode pokolenie to młode pokolenie. Chciałem się zapytać o jedną rzecz pana naczelnika. Czy w paragrafie 10 w ustępie 3 była nanoszona jakaś autopoprawka, bo tak szybko pan je omawiał, że nie zdążyłem. W paragrafie 10. Panie... Ale panie naczelniku, niech pan odpowiada wtedy, gdy pan też uzyska głos. Proszę, niech pan... Może pan tylko kiwnąć głową? Panie, za moim pośrednictwem może pan kiwnąć. Proszę bardzo, niech pan mówi dalej. Mam następujące pytanie, ponieważ w paragrafie 10, a właśnie nie wiem, czy została wniesiona autopoprawka, w ustępie 1 w punkcie 3 mamy napisane, że mandat radnego młodzieżowej rady wygasa w przypadku uzyskania mandatu radnego rady miasta lub wyboru na burmistrza. Z tego co pamiętam, osoby, które kandydują na burmistrza, chyba że się coś zmieniło, muszą ukończyć 25 lat. Więc nie wiem, czy to jest zasadne, żeby wpisywać to, co jest po słowie rady miasta, bo 18 lat trzeba mieć, żeby być wybranym rady miasta, to jeszcze ta młodzież być może wejdzie w ten 18 rok życia, rozumiem, ale to ta młodzież ma prawo mieć 18 lat. Natomiast no 25-latkowie w tej młodzieżowej Radzie Miasta, to tak by to dziwnie wyglądało. Jeśli chodzi o autopoprawkę w paragrafie 10, w ustępie 3 nie było żadnej tutaj zmiany, ale teoretycznie, gdyby ktoś w 3 lub 4 liceum kiblował kilka lat, to może do tego wieku dojść teoretycznie, prawda? Także tutaj niekoniecznie musi to być zasadne. Natomiast tutaj autopoprawka dotyczyła, doszedł dodatkowo ustęp 5. A ja wrócę do tego paragrafu 10. Ponieważ pamiętajmy, że wybrany na burmistrza można być po ukończeniu 25 roku życia. Ale to nie oznacza, że jakiś uczeń, który będzie miał na przykład 46 lat, tak jak ja bym długo kiblował, też w tej młodzieżowej Radzie Miasta mógłbym zasiadać. Niemożliwe. No dlaczego? Znaczy teoretycznie, ja bym się tylko zmierzam zupełnie do czegoś innego. Zmierzam... Moi drodzy, może chwileczkę. To się zamienia trochę w teatr. Proszę o spokój. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyśmy usunęli ten zapis lub wyboru na burmistrza, bo jest to, wszyscy sobie zdajemy sprawę, nierealne, żeby 26-latek tak naprawdę był jeszcze uczniem no której z tych szkół. No jeżeli będzie tak długo kiblował, to... Panie radny, w którym punkcie? Panie radny, proszę państwa, chwileczkę, w którym punkcie pan proponuje? Wniosek, paragraf 10, ustęp 1, punkt 3, no. Aby wykreślić lub wyboru na burmistrza. Jak widać, poprawka Tomasiaka wydawała się jak najbardziej racjonalna. Zerknijmy zatem, którzy z radnych nie zagłosowali przeciwko poprawce, czyli uważali, że w Młodzieżowej Radzie powinni zasiadać nawet 25-latkowie. Ja rozumiem, że trzeci wniosek to był wniosek pana radnego Tomasiaka, który chciał w paragrafie 10 wyrzucić punkt 3 uzyskania mandatu radnego Rady Miasta lub wyboru na burmistrza. Zgadza się? To niech pan sformułuje ten wniosek w sposób zrozumiały i jasny, choćby dla mnie. Formułuję ten wniosek tak samo, jak go pierwotnie zgłosiłem, aby w paragrafie 10, ustępie 1, punkcie 3 wykreślić słowo lub wyboru na burmistrza. Rozumiem. Ponieważ tu nie ma podziału na ustępy, to
Oczywiste, że to był ustęp pierwszy i nie trzeba było tego dodawać, ale rozumiem. Wniosek pana radnego Tomasiaka, który podtrzymuje, brzmi, żeby w paragrafie 10 w punkcie 3 po treści uzyskania mandatu radnego Rady Miasta wyrzucić słowa lub wyboru na burmistrza. Proszę przygotować głosowanie. Proszę nacisnąć radnych kworum. Pan Marek Polychańczuk. Dobrze. Kto jest za wnioskiem radnego Tomasiaka? Proszę o naciśnięcie zielonego prostokąta. Kto przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Pomarańczowego. Mamy wyniki. Wniosek przeszedł. 14 radnych za, 14, 3 przeciw, 2 się wstrzymało, 2 nieobecnych. Za wnioskiem Tomasiaka zagłosowało aż 14 radnych. Dla większości okazał się on bowiem czymś oczywistym. Jednak troje radnych uznało, że 25 lat to jeszcze czas, by zasiadać w Młodzieżowej Radzie Miasta. Przeciwko poprawce Tomasiaka zagłosowali Grzegorz Gregorowicz, Piotr Kusyk oraz Mizio Elżbieta, a wstrzymali się Teodor Czubacki oraz Jacek Tchórz. To wyjątkowo ciekawe wyrażenie swojej opinii przez ową piątkę. Warto w tym miejscu wskazać, że aby być wybranym na radnego Rady Miasta wystarczy mieć 18 lat. Tymczasem głosowanie Gregorowicza, Kusyka, Mizio, Czubackiego i Tchórza doprowadziło do sytuacji, że osoba o 7 lat starsza od wspomnianego 18-latka mogła zasiadać w Młodzieżowej Radzie Miasta. Na sesji przyjęto uchwałę z myślą o młodzieży. Okazało się, że w projekcie Paśnika uznano, że w Młodzieżowej Radzie Miasta mogą zasiadać osoby aż do wyboru na burmistrza. Czytając ów przepis wprost bez wskazania ograniczenia wiekowego i słuchając argumentacji o tak zwanym kiblowaniu, to trudno odnaleźć granicę wiekową. Usunięcie absurdalnego przepisu nie poparli Gregorowicz, Kusyk, Mizio, Czubacki i Tchórz. Nie wiemy, czym się kierowali owi radni. Czy to obawą, że w najbliższych wyborach nie zostaną wybrani i wówczas powrócą do szkoły i odnajdą się nie w Radzie Miasta dla dorosłych, a dla młodzieży, czy też zagłosowali przeciwko poprawce, bo była to poprawka Tomasiaka. Dla kanału S Bartosz Giza. Dobiegają końca prace przy montażu szlabanów na spółdzielczych osiedlach. W najbliższych tygodniach rozpocznie się wydawanie pilotów oraz naklejek na szybę. Kiedy skończy się dzikie parkowanie przez samochody nienależące do mieszkańców spółdzielczych osiedli? O tym w naszym materiale. W spółdzielni mieszkaniowej obecnie są programowane piloty. Oznacza to, że już w najbliższych tygodniach rozpocznie się wydawanie urządzeń oraz naklejek na przednią szybę, które osiedla jako pierwsze będą miały zapewniony spokój. O tym w naszym materiale. 1500 pilotów jest obecnie programowanych, co oznacza, że już za chwilę rozpocznie się ich wydawanie. Tak, tylko najpierw może być zaprogramowany i to jest najważniejsze. To nie jest tak, że możemy coś zrobić z dnia na dzień. Mamy urządzenia fizycznie, nasi pracownicy już to programują, każdy pilot ma nadany indywidualny kod cyfrowy. Tak, żeby było jak na pozostałych osiedlach, że jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał określonych reguł, nie dostosuje się do regulaminu, żeby można było taki pilot indywidualnie wyłączyć. Cały system jest już sprawdzony, wszystko działa i myślę, że po długim weekendzie, tylko nie wiem, czy w pierwszym, czy w drugim tygodniu, bo to wszystko zależy od moich pracowników i myślę, że no, po długim weekendzie, ale nie wiem, czy w pierwszym tygodniu, czy w drugim, rozpoczniemy dużą akcję wydawania tych pilotów. Przypomnijmy, kto może otrzymać taki pilot. Przede wszystkim osoba, która mieszka w spółdzielni mieszkaniowej i nie ma zaległości w opłatach i również posiada auto, no bo żeby otrzymać pilota, to trzeba mieć auto i z niego korzystać. I jeszcze jedna ważna uwaga. No, będą przyznawane piloty dla nieruchomościach, na których zamieszkujemy. Więc jeżeli zamieszkujemy, tak jak dla przykładu osiedle 1 Maja czy Lubelska, albo osiedle Cicha, albo Zacisze, no to będziemy mieli wydany pilot na miejsce tutaj, gdzie mieszkamy. A co z rodzinami osób starszych, które samotnie zamieszkują w bloku, ale opiekują się nimi dzieci? Tak, i to już przerabialiśmy na poprzednich osiedlach, ale dobrze pani zadaje to pytanie, bo takie samo pytanie ostatnio na zakupach, kiedy byłem w jednym z marketów lubartowskich, zadała mi jedna z osób, która mnie spotkała i mówi: prezesie, a co będzie, ponieważ ja nie mam samochodu, jestem osobą starszą, ale moja córka przyjeżdża do mnie z moją wnuczką, robi mi zakupy i co będzie w takim wypadku? No to w takim wypadku, to określa również regulamin, nigdy nie robimy problemów z tym, nie robiliśmy
i ci, którzy mieszkają na osiedlach, które mają już opuszczone szlabany, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mogą z tego korzystać. I te córki po prostu, albo synowie, albo wnuczęta, jeżeli to wnuk się opiekuje babcią, mają wydawany specjalny pilot z oddzielnym kodem oraz mają wydawaną czerwoną naklejkę, która jest przyklejona na szybę, czyli że przyjeżdża gość. I tutaj nie ma żadnych problemów. Co musi być spełnione w takim wypadku? Musimy być wcześniej powiadomieni, że dana osoba taką rodzinę ma i że to dla takiej osoby będzie prosiła również o wydanie biletu. Ale co istotne, nie przychodzimy sami do spółdzielni mieszkaniowej, nie piszemy na razie żadnych podań i nie rozpoczynamy żadnej akcji sami. My jako spółdzielnia mieszkaniowa z chwilą, kiedy będziemy kiedy będzie gotowa określona pula pilotów, będziemy rozwieszali ogłoszenia. Pierwsze osiedle, które będzie zamykane i pierwsze osiedle, które będzie realizowane, to będzie osiedle Zacisze. Ono jest najmniejsze. Będzie nam najłatwiej to przeprowadzić. Dlaczego? Ponieważ mamy nowy system i chcemy zobaczyć, czy nie ma z tym systemem problemów, czyli czy kod, który będzie wysyłał pilot, na pewno będzie dobrze odczytywany. No, w naszych testach wyszło wszystko w porządku, ale chcemy dmuchać na zimne. Nie chcemy wydać od razu na Lubelsko 1 maja cicho, bo to są duże osiedla. I żebyśmy potem mieli problem i trzeba by było przeprogramowywać ewentualnie piloty, tylko wydajemy najpierw na Zacisze, na małe osiedle. Przez tydzień przetestujemy, czy nie ma problemów i bach, zamykamy również pozostałe osiedla. Ale podstawowa rzecz. Jeżeli będzie ogłoszenie na klatce schodowej, dopiero wtedy rozpoczynamy jakiekolwiek działania, czyli będzie informacja. Z dniem takim i takim rozpoczynamy wydawanie i wtedy będziemy prosili, żeby pojawiły się u nas osoby, które będą tego typu urządzenia potrzebowały. Szlabany na kilku osiedlach się już sprawdziły. Czy powstały tam getta? No właśnie i przyznam się szczerze, że patrząc na to, co się dzieje w Lubartowie, na te wszystkie obrażalskie osoby, które są w mieście, to proszę zwrócić uwagę, jak my jako zarząd takim stwierdzeniem zostaliśmy pomówieni. My po prostu zostaliśmy pomówieni. Ja się nie uważam ani za Adolfa Hitlera, nie uważam się ani za jakichkolwiek twórców, jakiegokolwiek getta, czy to w Warszawie, w Łodzi, czy w jakimkolwiek innym mieście. I nikt do dzisiaj nas nie przeprosił za tak obraźliwe słowa. Tym bardziej, że żadne getta nie powstały. Ja nie widzę, żeby na naszych osiedlach były jakieś specjalne opaski na rękach zakładane, albo cokolwiek innego się działo, albo żeby ludność była zamknięta za tym szlabanem i nie mogła z niego wyjść i dodatkowo jeszcze, żeby powstały jakieś zasieki, więc stało się zupełnie odwrotnie. Okazało się, że tym wszystkim, czym byliśmy straszeni, co mówiono, to nie ma ani żadnego getta, to po pierwsze. I jeszcze raz podkreślę, że to jest tak poważne pomówienie, że tutaj, zresztą za wcześnie mówić, co tutaj, ale stało się zupełnie odwrotnie. Ludzie swobodnie wjeżdżają, swobodnie wyjeżdżają, nie mają z niczym problemów. Mało tego, okazuje się, że osiedla, które często drogi okazywały się przelotówkami, przestały być tymi przelotówkami, a na osiedlu Zgoda, na osiedlu, na którym ja się urodziłem, gdzie się wychowywałem, gdzie wiem, że jest duża ilość mieszkań przypadających na metr kwadratowy powierzchni tej, gdzie są możliwości parkowania aut, nie ma dzisiaj problemu, żeby przyjechać wieczorem i zaparkować. I to jest najlepszy przykład na to, jak za co płacili mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej. Czyli tak naprawdę mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej płacili za te wszystkie nieruchomości, a przypomnę, że do dzisiejszego dnia nie ma sytuacji takiej, abyśmy w jakiś sposób taki preferencyjny mogli wykupić działki, które są wspólną własnością, więc mamy część działek w wieczystym użytkowaniu. Ciągle nam się podnosi za to opłaty i mało tego, mieszkańcy za to płacą, a kto na nich parkuje? No to mamy przykład Lubelska 1 maja, bo stąd mam tak dużo, zresztą z Cichej też mam, że przecież tu pacjenci, tu klienci okolicznych sklepów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, już nie mówiąc o służbach różnego rodzaju, ale w końcu tam na tych osiedlach mieszkańcy mówią tak: prezesie, ja teraz wiem, że jak płacę podatek za tę nieruchomość, jak ponoszę koszty sprzątania, odśnieżania, utrzymania czystości, to wiem, że mogę sobie przyjechać i zaparkować. I o to w tym wszystkim chodziło. Tomasiak wspomniał o wypowiedzi Paśnika. Przypomnijmy, co o inicjatywie, którą sam popierał przed wyborami, już po wyborach mówił Paśnik.
To między innymi ten temat był przedmiotem specjalnego spotkania, jakie zwołał burmistrz z mieszkańcami osiedla Garbarskiego. Przypomnijmy, co mówił wówczas lubartowski włodarz. Zamknięte getto. Zamknięte getto to według Paśnika osiedle, na którym są zamontowane szlabany, zgodnie z definicją Wikipedii. Getto to odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać. Od średniowiecza do XX wieku przez getto rozumiano wydzielony obszar miasta, zamieszkany przez Żydów lub przedstawicieli innych narodów. W wielu europejskich miastach do XIX wieku getta pozostawały dla Żydów i innych mniejszości przymusowym miejscem osiedlenia. W państwach okupowanych przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej władze okupacyjne tworzyły zamknięte i strzeżone getta, w których przymusowo osiedlano ludność żydowską. Getta te były zazwyczaj otoczone strzeżonym od zewnątrz murem i całkowicie zależne od dostaw żywności oraz energii. Utworzenie gett było pierwszym etapem zagłady Żydów, zaplanowanej i przeprowadzonej przez nazistów. Niestety słowo getto padło z jego ust jeszcze kilka razy. Co ciekawe, prezes spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom Ludwik Wójtowicz, który inaczej niż Tomasiak został zaproszony na zebranie, stwierdził, że jego spółdzielnia też będzie instalować szlabany. Jest problem samochodów. Są takie budynki, chociażby właśnie 43B, gdzie nie macie miejsc parkingowych wystarczającej ilości. Była tak, że samochody 43B podjeżdżają po 45A. Na moim bloku zebrał się komitet kilku pań, które przeszły od mieszkania do mieszkania, zebrały podpisy i są za tym, żeby postawić szlaban na co Tomasiaka. Dlaczego? Że zaczyna się przejazd wtedy pod blokami, to raz, a poza tym jeszcze była jedna koncepcja, żeby zablokować możliwość parkowania przez samochody bloku, szczególnie 43B, na parkingach spółdzielni 45A. Niestety myśmy się troszeczkę tutaj opierali, ale jesteśmy w tej chwili przyciśnięci do muru i praktycznie chyba szlaban też będziemy musieli postawić. Panie prezesie, szanujemy każdą decyzję, ale proszę wziąć pod uwagę też właśnie czynnik społeczny, tutaj współczucia społecznego, bo to niestety wywoła pewną lawinę szlabanów i tak jak tutaj wystrzegamy się getty. Jak zatem widać, dzisiaj ograniczenie wjazdu na prywatne parkingi mieszkańców to tworzenie gett. Okazuje się, że jeszcze niedawno, bo w 2018 roku ten sam Paśnik, ale w chwili, kiedy jeszcze nie był burmistrzem, a kiedy był przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej, wspierał pomysł stawiania szlabanów. Co istotne, ten sam Paśnik głosował za, jak to dzisiaj twierdzi, tworzeniu gett. Dotarliśmy do nagrań z posiedzenia Rady, na której Paśnik mówi co innego niż dzisiaj. Nagranie pochodzi z 27 sierpnia 2018 roku. Oznacza to, że dopiero za 3 miesiące Paśnik będzie burmistrzem. Co istotne, na nagraniu słychać także pochwalający pomysł zamknięcia osiedli Renatę Mazur oraz Teodora Czubackiego. W posiedzeniu bierze udział także Jacek Tchórz. Zamkniemy wszystkie osiedle. Będzie szlaban. Będzie podjeżdżał mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej do szlabanu, przykładał pestkę, szlaban się będzie otwierał, będzie wjeżdżał. I bardzo dobrze. Tak to będzie wyglądało. I bardzo dobrze. To słowa Renaty Mazur. Posłuchajmy dalszej dyskusji. Bo to będzie teraz tych ludzi z Lisowa kosztowało 5 zł, jak wysiądzie koło mnie i pojedzie do Lublina do klasy i samochód zostanie. Tak. A czy pan to wydawał jakieś bilety w momencie wjechania? I jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Chcę wjechać na miejsce spółdzielni mieszkaniowej objęte kontrolą szlabanową. Rzucam 5 zł, otwieram się szlaban, przejeżdżam, chcę wyjechać. Na jakie miejsce wyjeżdżam? Drutoporowy. Najeżdżaj około na drutoporowy, otwiera się szlaban. A później jak chcę wyjechać drugi raz, zapłaciłeś 5 zł. To trzeba zapłacić znowu 5 zł. A goście, którzy przyjeżdżają, a goście, którzy przyjeżdżają? Będzie sytuacja taka, że jeżeli będą okresy świąteczne, wtedy kiedy będziemy wiedzieli, że na pewno rodziny się pozjeżdżają, wówczas nie będziemy egzekwowali tego obowiązku, że będą nakładać, to w regulaminie będzie określone, że w tych konkretnych sytuacjach jest, no słuchajcie, na pewno nie będziemy robili tak, to zapomnijmy o tym, na pewno nie będziemy robili tak, że codziennie ktoś będzie przyjeżdżał do kogoś, do rodziny. Nie. Będzie jedno mieszkanie, jeden samochód, ktoś osobowy, ktoś chce wjechać samochodem, proszę bardzo, wjeżdża samochodem na
podając nam numer rejestracyjny, my drukujemy od razu naklejkę, babach, wiadomo, że ten samochód ma prawo wjechać. A te pestki dla mieszkańców będą płatne? Pestki chyba my sfinansujemy, bo to 50 groszy jedna pestka. Natomiast takie koszty będą poniesione. Dobra, będziemy kombinować i dumać, jak już będzie to za tydzień. Krzysiu, spokojnie, to ja mówię, że przetarg już ogłosiliśmy. Nie, taki jest plan. Wsłuchajmy się uważnie jeszcze raz w jeden fragment nagrania z 27 sierpnia 2018 roku. Tylko nie wprowadzajmy tego przed wyborami. To wypowiedź Paśnika na 3 miesiące przed wyborami. Po tym jak szlabany zostały zainstalowane, każdy z nas słyszał, widział i czuł, jak zachowywał się Paśnik, jego urzędnicy i jego organy. Tego, czego tak się bał przyszły burmistrz, sprawdziło się na osiedlach. Od kilku miesięcy na osiedlu Zgoda są już szlabany. Czy od chwili ich instalacji na osiedlu jest bezpieczniej? Tak, bezpiecznie jest teraz. Jest ład, skład, porządek. Obcy już teraz nie przyjeżdżają, nie blokują nam miejsc, tylko sami swoi, co mają pilota i mają tutaj parking zagwarantowany i w ogóle. A ktoś do rodziny jak przyjeżdża, to wiadomo, że wtedy może wjechać, bo każdy jeden z rodziny załatwił sobie tam drugiego pilota, żeby ewentualnie mógł wjechać i postawić samochód. Mhm. Ale teraz to nie ma problemu z tym. Mhm. A co działo się na osiedlu, zanim zainstalowano szlabany? Brak było ładu, składu i porządku. W każdym bądź razie przyjeżdżali obcy ludzie, stawiali samochody, a ponieważ nasz blok jest przy ZUS-ie, no to przeważnie do ZUS-u najwięcej przyjeżdżało i tak dalej. To nie można było się przestrzec przed tym, bo czasami nieraz źle ktoś zaparkował i później jak wyjeżdżał, to uszkodził samochód, bo tam otarł czy jak. Takie były wypadki. Pomysł instalacji owych szlabanów był krytykowany przez pana burmistrza, który mówił o tworzeniu gett. Jak pan to w ogóle skomentuje? Dla mnie to burmistrz wypowiedział się niewłaściwie, bo te szlabany to wszędzie parkingi osiedlowe chronią, nawet przed kradzieżami i w ogóle. Tak samo jak kiedyś nie było parkingu, ja miałem samochód postawiony tutaj na samym początku, zatankowany do pełna. Ktoś w nocy przyjechał, ściągnął paliwo i tak dalej, korek był odkręcony. Ja rano miałem zamiar jechać, wsiadam do samochodu, lampka czerwona się pali. Próbuję zapalić, nie zapala. No i musiałem wtedy brać sąsiadkę, żeby mnie podrzuciła do CPN-u. W karnicze musiałem przewieźć tam 10 litrów paliwa. Dopiero nalałem do baku i dopiero mogłem odpalić samochód. Tak samo i sąsiad przyprowadził parę lat temu samochód. Po remoncie postawił. No i rano się budzi, a samochodu nie ma. I do dzisiejszego dnia ten samochód się nie odnalazł. Teraz jest monitoring, są szlabany. A teraz jest monitoring, szlabany i nikt obcej nie wiedzie. Okazuje się, że to nie koniec tego, co zostało zrobione na osiedlach powstańców Warszawy, Garbarskim, Szaniawskiego oraz Zgoda. Po licznych apelach i prośbach mieszkańców spółdzielni mamy dobrą wiadomość. Okazuje się, że Rada Nadzorcza jeszcze w grudniu zeszłego roku przyjęła uchwałę, która zabezpieczyła środki na instalację szlabanów na wszystkich osiedlach. Rada Nadzorcza jeszcze w zeszłym roku przegłosowała plan remontów i inwestycji i zabezpieczyła środki na rozbudowanie systemu szlabanów na praktycznie wszystkich osiedlach. Oczywiście, Rada przyjęła taką uchwałę i w mojej ocenie była to bardzo dobra uchwała dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Szlabany były potrzebne i uważam, że jest to bardzo trafiona inwestycja. Skończyło się parkowanie osób niezamieszkałych w zasobach spółdzielni na naszych parkingach, gdzie myśmy wcześniej musieli sobie szukać miejsca na zaparkowanie własnego pojazdu gdzieś w okolicach naszych bloków. Uważam, że było na początku bardzo wiele kontrowersji, było wiele kłótni, było zamieszania. Niektóre osoby stawiały na parkingach samochody służbowe, po kilka samochodów, więc no było naprawdę sporo tego wszystkiego niedobrego. W tej chwili wydaje mi się, że jest to
ład, skład i porządek. Czy Wasza uchwała to tworzenie gett, bo tak określił instalowanie szlabanów Pani były kolega z Rady Nadzorczej, Pan Krzysztof Paśnik? Pani redaktor, drogi Krzysztofie, jesteś burmistrzem, zajmij się parkingami w mieście. Pracowałeś w Radzie Nadzorczej, drogi burmistrzu, byłeś przewodniczącym Rady Nadzorczej i naprawdę dziwi mnie nazywanie w tej chwili parkingów, o które mieszkańcy bardzo prosili, gettami. To nie są getta. Dla mieszkańców jest to wygoda, jest to naprawdę wygoda. A naprawdę swojemu koledze proponuję zająć się ładem w mieście, a nie w spółdzielni mieszkaniowej, bo my sobie naprawdę świetnie poradzimy. Jak ważne jest ograniczenie ruchu m.in. na osiedlu Lubelska i 1 maja, mówią mieszkańcy tych osiedli. Dlaczego na osiedlu, na którym Pani mieszka, powinny być zainstalowane szlabany? Osiedle, na którym mieszkam, to jest Lubelska 1 maja. Usytuowany jest przy głównej ulicy Lubartowa, gdzie zlokalizowane są 3 szkoły, sieć firm, sklepów i często pracownicy tych firm, sklepów, uczniowie parkują samochody na parkingach osiedlowych, a mieszkańcy często nie mają możliwości zaparkowania swoich samochodów w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Tym bardziej, że rośnie ilość samochodów, a miejsc do parkowania jest, a ilość miejsc jest ograniczona. Dlatego uważam osobiście, jak również większość mieszkańców mojego osiedla, jak również spółdzielni, że szlabany są potrzebne w celu bezpieczeństwa i zapewnienia miejsc parkingowych. Ów pomysł sprawdził się już na innych osiedlach. Pani była w Radzie Nadzorczej, która podjęła decyzję o zagwarantowaniu spokoju mieszkańcom osiedli tak zwanej północnej części spółdzielni. Czy była to słuszna decyzja według Pani? Tak, uważam, że była to słuszna decyzja. Będąc przewodniczącą Rady Nadzorczej na przełomie roku 2019-2020, Rada Nadzorcza podjęła decyzję odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju na osiedlu północnej części miasta czy zasobów mieszkaniowych i uważam, że była to naprawdę słuszna decyzja. Sprawa bezpieczeństwa osiedli spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie, w tym montaż szlabanów na osiedlach, była już poruszana dużo wcześniej na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Jeszcze gdy przewodniczącym Rady Nadzorczej był obecny pan burmistrz, pan Krzysztof Paśnik oraz pani Renata Mazur. To nie była decyzja, która wypłynęła dopiero pod koniec 2019 czy 2020 roku. I wtedy zarówno pan Paśnik, jak pani Mazur byli za tymi rozwiązaniami. Mhm. Także uważam, że była to słuszna decyzja i przemyślana zarówno przez Radę Nadzorczą, jak i zarząd spółdzielni. Mhm. Z ust pana burmistrza padają słowa getto. Czy uważa pani, że zamknęła pani kogoś w getcie? Nie, absolutnie. Nie uważam, żebym kogoś zamknęła w getcie. Dobrze wiemy z mediów, zresztą mamy rodziny w całym kraju i w całej Polsce, w dużych miastach czy w mniejszych, gdzie powstają nowe osiedla, czy są modernizowane, już istniejące, stawiane są szlabany, czy w inny sposób te osiedla są zamykane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju, jak również miejsc parkingowych, których brakuje w całym, we wszystkich miastach. Więc nie słyszałam takich określeń, żeby ci mieszkańcy byli zamknięci w getcie, więc nie uważam, że również mieszkańcy miasta Lubartowa są zamykani w gettach. Dlatego takie insynuacje z ust pana burmistrza według mnie są niezasadne. To, że brak jest miejsc parkingowych w Lubartowie, jest problem z parkowaniem samochodów, to nie jest problem spółdzielni mieszkaniowej, tylko Urzędu Miasta i pana burmistrza. Chodzi mi o te miejsca dla osób przyjezdnych pracujących w Lubartowie.
Natomiast pan burmistrz na tym powinien się skupić, żeby te miejsca parkingowe dla tych firm powstających zapewnić, nie kosztem spółdzielni mieszkaniowej. Pan Krzysztof Paśnik był przewodniczącym Rady Nadzorczej dużo dłużej niż ja, więc wtedy miał inne zdanie i wychodzi, jak mówi przysłowie, że punkt widzenia pana burmistrza zmienia się wraz ze zmianą miejsca siedzenia. Mieszka pani przy drodze osiedlowej, ale czy ona jest jeszcze osiedlowa, czy też przypomina autostradę pomiędzy 1 Maja i ulicą Lubelską? No proszę panią, mieszkam właśnie na tej ulicy Nieszczęśliwej i ta ulica stała się taką ulicą, można powiedzieć, marszałkowską, no bo taki jest ruch jak dosłownie jak na Marszałkowskiej. I to jest bardzo dokuczliwe dla mnie i dla mieszkańców, sądzę, bo wszyscy chcą jednak, żeby te szlabany były i stała się tą ulicą zamkniętą, bo tak nie może być, wie pani. Mamy te ławeczki, ani można sobie usiąść, ani posiedzieć, bo ten szum, ten ruch, te spaliny i wszystko, wie pani, sobie przejeżdża. Zrobili sobie przejazdową drogę. Nie jadą ulicą 1 Maja, prawda, do Lubelskiej, tylko sobie skracają przez naszą. I ja mam akurat 2-3 okna z tej strony i moja mama, która miała 93 lata, no zmarła niedawno, ale to było dla niej, dla starszych ludzi bardzo dokuczliwe, bo akurat miała z tej strony okna. I ten ruch się zaczynał, proszę panią, już od 4 rano, dosłownie. No to bardzo jest dokuczliwe. A poza tym no, to jest nasz osiedl naszych mieszkańców. My łożymy na to pieniążki. Nie może nam tu wszyscy nam tą drogę rozjeżdżać. A czy nie boi się pani, że będzie pani, jak to mówił pan burmistrz, mieszkać w getcie? W jakim, proszę panią, getcie? W jakim getcie? Wszyscy się grodzą, wszyscy mają pogrodzone. Niech pani weźmie takie duże osiedla, które się teraz budują, prawda? W takiej Warszawie czy w innych miastach mniejszych nawet. To wszystko jest pogrodzone. Pani nie może wejść, bo stoi strażnik, nikogo nie wpuszcza. No tam jest getto, a nie tutaj, że szlaban jest. No. Szlaban nie znaczy, że nie można sobie przechodzić przez osiedle, bo wszyscy z tego korzystają, prawda? Tylko nie można jeździć jak po ulicy, no, Marszałkowskiej. No bo to się staje naprawdę dla nas dokuczliwe. Tutaj większość, no niestety, mieszka seniorów. W najbliższych dniach rozpocznie się wydawanie pilotów do szlabanów. Zapewne cała operacja zakończy się w maju i już w czerwcu będziemy mogli, wracając z pracy, zaparkować na parkingu pod własnym blokiem, a drogi osiedlowe będą służyły mieszkańcom, a nie kierowcom, którzy gnają na skróty przez spółdzielcze osiedla. Dla kanału S, Bartosz Giza. Od zeszłego tygodnia zmienia się tak zwany standard telewizji naziemnej. Nie objął on jeszcze województwa lubelskiego. To, co już ruszyło w Polsce, u nas zmieni się już w czerwcu. Na co muszą się przygotować odbiorcy sygnału ze spółdzielni mieszkaniowej? O tym w naszym materiale. Do skrzynek mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej trafiły ulotki informujące o zmianie standardu nadawania w Polsce. Dziś wyjaśniamy, na co muszą się przygotować odbiorcy pakietu mini, czyli kanałów nadawanych w multipleksach. W całej Polsce zmienia się standard nadawania. Proszę powiedzieć, co to oznacza. Och, postaram się powiedzieć w jak najprostszych słowach. Przesiadamy się z Audi do Mercedesa, najkrócej mówiąc. I ja wiem, że w przypadku takich osób, które są osobami, są już seniorami, to tak naprawdę nie ma za dużego znaczenia, bo to, co będzie nadawane, to, co będziemy mogli obejrzeć, no będzie powodowało, że jeszcze więcej szczegółów zobaczymy na naszym obrazie. Będzie naprawdę rozdzielczość jeszcze większa. Dźwięk podobno też ma być o wiele lepszy. No i ci wszyscy miłośnicy, którzy lubią, jako ich ulubiony piłkarz biegnie z piłką, słyszą nawet jego oddech albo słyszą uderzenia. Nawet specjalne urządzenia są do rejestracji takich dźwięków i jeszcze do przetwarzania w systemie 5.1. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś naprawdę zainwestuje w odtwarzanie, to nawet słyszy, z której strony uderzana jest piłka w swoich głośnikach, które ma dookoła swojej głowy, a oglądając swojego ukochanego zawodnika, to spojrzy, czy ma zarost dwudniowy, czy jednodniowy. No, do tego zmierza to wszystko, żebyśmy tak naprawdę jako widzowie byli przeniesieni do wydarzeń, które dzieją się, albo filmów,
żebyśmy odczuwali to jak najbardziej realnie, żebyśmy jak najmniej mieli niedoskonałości. To tak jakbyśmy porównali, o, to będzie dobre porównanie. Jeżeli porównamy Terminatora, część pierwszą, która była nagrywana w latach 80., do Terminatora, który był nagrywany w latach 90. I tam widzieliśmy, jak dużo musieli się napracować fachowcy od efektów specjalnych, żeby uruchomić robota, który miał unicestwić ludzi, którzy walczyli z tym, aby nie doszło do zagłady świata. Natomiast w latach 90. już technicy nie pracowali, za techników już pracowały komputery. I w chwili, kiedy oglądamy lata 80., to widzimy, jak byliśmy zachwyceni w 80. latach, oglądając tamte efekty, ale porównując z latami 90., no to nie wiemy, czy co jest prawdą, co jest fikcją, bo oglądamy tak naprawdę stworzone postaci w systemie cyfrowym i mało tego, jeżeli ktoś faktycznie ma dobrą rozdzielczość i ogląda to w wysokiej rozdzielczości, no ma wrażenie, jakby był uczestnikiem tego zdarzenia, które dzieje się na naszym ekranie. I to samo teraz dzieje się z tym systemem. Jest część ludzi, którzy tego oczekują. Zmienia się tak naprawdę technika, ona idzie bardzo do przodu, bo proszę zwrócić uwagę, że 9 lat temu przechodziliśmy na system cyfrowy, a teraz przechodzimy na w tym systemie cyfrowym coraz wyższą półkę i duża część ludzi nie oczekiwała tego, no ale czasy się zmieniają, technika się rozwija i my się musimy dostosowywać do tego rozwoju. Czy trzeba wymieniać telewizory? Zanim ktokolwiek zacznie wymieniać telewizory, wpadnie w jakąś panikę, to my jako spółdzielnia mieszkaniowa jesteśmy przygotowani na to, żeby przygotować ludzi na to przedsięwzięcie. I po pierwsze, my jako spółdzielnia mieszkaniowa też w związku z tym, co się dzieje na terenie całej Polski, musimy przejść na ten system. Co to oznacza? Oznacza to, przed chwilą wspomniałem, że 9 lat temu przeszliśmy w całej Polsce na system cyfrowy, a my jako spółdzielnia mieszkaniowa spowodowaliśmy taką sytuację, że mogliśmy jeszcze nie w tamtym okresie czasu uchronić mieszkańców przed zakupem dekoderów do przetwarzania sygnału. Niestety, teraz ta wyższa półka, która wchodzi, nie ma już urządzeń. Znajdujemy się tutaj w naszym sercu telewizji kablowej, gdzie my nadajemy sygnały jeszcze w analogu, ale co się okazało? Nie ma już urządzeń. My wtedy, 9 lat temu, uchroniliśmy naszych mieszkańców przed koniecznością indywidualnego zakupowania dekoderów, w związku z tym, że odkupiliśmy od Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą byliśmy zaprzyjaźnieni, sprzęt, który mógł nam jeszcze 9 lat posłużyć. Ale teraz okazuje się, że ten nowy system, który wchodzi, te podwyższone standardy, no nasze urządzenia już tego najkrócej mówiąc nie wytrzymają i tym bardziej jest druga rzecz, kończą nam się jakiekolwiek możliwości techniczne, żebyśmy mogli dalej w tym trybie nadawać sygnał, czyli w trybie analogowym. Co to oznacza? Oznacza to, że będziemy przechodzili na pełny system cyfrowy. I teraz rząd polski przygotował określone ułatwienia dla tych, którzy mają stare telewizory. Dopłaca do każdego dekodera 100 zł, ale zanim kupimy taki dekoder, zanim zaczniemy jakiekolwiek operacje wykonywać, prosimy o kontakt z naszą telewizją kablową. Nasi pracownicy doradzą, powiedzą, jeżeli trzeba będzie to sprawdzić, czy telewizor będzie odbierał w nowym systemie cyfrowym, czy też trzeba będzie taki dekoder sobie dokupić. Ale to dopiero naprawdę nasi pracownicy służą pomocą i oni będą podpowiadali wszystkie niuansiki z tym związane. Do każdej skrzynki pocztowej trafił również pismo od nas tej treści, gdzie tutaj staramy się wyjaśnić wszystkie niuanse. Wpisujemy nazwy tych nowych standardów, czyli DVB-T2 i DVB-C i jest podany numer telefonu, na który można dzwonić i dopytywać się. I kogo to wiąże? Wiąże to tych, którzy mają pakiet mini i pakiet mini cyfrowy. I te osoby, nie wszyscy pozostali, bo wszyscy pozostali mają już nowoczesne telewizory, które są przystosowane do odbioru sygnału cyfrowego, natomiast tutaj
Te osoby, które odbierają te dwa pakiety, są proszone o kontakt ze spółdzielnią mieszkaniową. Nic nie robimy na własną rękę. Dopiero po konsultacji z naszymi pracownikami będzie wiadomo, co należy uczynić, aby dalej odbierać ten sygnał, bo być może nasz telewizor, który mamy w domu, jest przystosowany do tego, dlatego nie ma co panikować, na spokojnie. Podobno nowy standard nadawania ma poprawić jakość odbioru sygnału telewizyjnego. Zmiany najmocniej dotkną tych, którzy mają jeszcze stare telewizory, którzy z pewnością nie oczekują na to, co jest przygotowywane. Z nowego standardu ucieszą się ci, którzy kochają zauważać u swoich bohaterów sportowych lub filmowych nawet najmniejszą zmarszczkę. Dla kanału S, Bartosz Giza. A w dalszej części informacji. Święto majowe. Jest to czas wzmożonej, najczęściej wzmożonej aktywności włamywaczy. Pożar w Wólce Zabłockiej. Na miejscu zdarzenia okazało się, że pożarem objęty jest drewniany budynek garażu. Rodzinny kapitał opiekuńczy dla uchodźców. Rodzinny kapitał opiekuńczy to jest świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Wypadek drogowy w Kozłówce. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w lubartowskiej komendzie. Prezentacja oferty edukacyjnej Wojskowej Akademii Technicznej. Przed nami czas trzech świąt majowych, 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski. W całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające święto majowe. Należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie związanym z wolnym weekendem majowym. Długi weekend majowy to dla wielu Polaków czas wyjazdów i spotkań ze znajomymi. Nad bezpieczeństwem podróżujących jak co roku czuwają policjanci ruchu drogowego. Aby majówka upłynęła bezpiecznie i była okresem udanego wypoczynku, warto pamiętać o kilku zasadach. W związku z tym, że zbliża nam się dłuższy weekend majowy, jest to czas, w którym większość z nas wyjeżdża gdzieś odpocząć. Przypominamy o tym, aby przed takim wyjazdem dobrze zabezpieczyć swój dom, swój dobytek, ponieważ jest to czas wzmożonej, najczęściej wzmożonej aktywności włamywaczy. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby dobrze, szczelnie pozamykać drzwi i okna. Jeżeli mamy taką możliwość i dobry kontakt z sąsiadami, wspomnijmy naszym sąsiadom o tym, aby rzucili okiem na naszą posesję, czy nikt nieuprawniony nie kręci się gdzieś w pobliżu naszego domu podczas naszej nieobecności. Pamiętajmy o tym także, że gdy jesteśmy gdzieś na wakacjach, nie wrzucajmy naszych zdjęć z tych wakacji jeszcze podczas, gdy jesteśmy na tych wakacjach w trakcie pobytu, gdyż może to być informacja dla osób nieuprawnionych, dla właśnie włamywaczy o tym, że nie ma nas w domu i że właśnie posesja jest pusta, nie ma nikogo. Ponadto, jeżeli mamy taką możliwość i finansową, możemy zainstalować w domu systemy antyalarmowe. Mowa tutaj o alarmach, a także o roletach antywłamaniowych. Jeżeli tylko mamy taką informację, że mogło dojść do włamania, oczywiście takie sytuacje należy zgłaszać do najbliższej jednostki policji. W dniu 25 kwietnia o godzinie 1:10 do stanowiska kierowania KPPSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie posesji w miejscowości Wólka Zabłocka, gmina Serniki. W dniu 25 kwietnia, tuż po godzinie 1 w nocy do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie posesji zlokalizowanej w miejscowości Wólka Zabłocka w gminie Serniki. Na miejscu zdarzenia okazało się, że pożarem objęty jest drewniany budynek garażu. W terenie posesji znajdowały się również inne budynki, które zagrożone były rozprzestrzenieniem się pożaru. Działania strażaków polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych, prądu wody i piany, co skutkowało opanowaniem i ugaszeniem tego pożaru. W wyniku pożaru nie było żadnych osób poszkodowanych. Niestety spaleniu uległ garaż, no i znajdujący się w nim samochód marki Warszawa. Uchodźcy z Ukrainy od soboty 23 kwietnia mogą składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy. Wniosek jest elektroniczny i po ukraińsku. Uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają z dziećmi w Polsce, mają prawo do świadczeń rodzinnych z ZUS i teraz mogą już składać wnioski o kolejne świadczenie, mianowicie rodzinny kapitał opiekuńczy.
Rodzinny kapitał opiekuńczy to jest świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, które jest w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Przysługuje rodzicowi w kwocie po 500 zł miesięcznie liczonych za czas pobytu z dziećmi w Polsce. Wnioski należy przesyłać za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS. Służy do tego formularz RKO z literką U w języku ukraińskim. We wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy trzeba podać numer PESEL rodzica i dzieci. Pomoc w złożeniu elektronicznego wniosku świadczą pracownicy ZUS we wszystkich placówkach zakładu w regionie. Można też skorzystać z dyżurów naszych pracowników poza ZUS-em. Odbędą się 26 kwietnia na poczcie w Bychawie, w Krusk, w Kraśniku oraz Radzyniu Podlaskim, w środę 27 kwietnia w Urzędzie Gminy w Trzeszczanach i w placówce KRUS w Puławach, a w czwartek 28 kwietnia pracownika ZUS będzie można spotkać na poczcie w Dęblinie. Dwie osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala w wyniku wypadku drogowego w Kozłówce. 21-letnia kierująca straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w drzewo. Policjanci przypominają o dostosowaniu prędkości do warunków drogowych i zachowaniu ostrożności. Do zdarzenia drogowego doszło 21 kwietnia w miejscowości Kozłówka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 21-letnia kierująca samochodem marki Seat w miejscowości Kozłówka na zakręcie drogi straciła panowanie nad samochodem, zjechała na przeciwległy pas, a następnie uderzyła przodem samochodu w drzewo. W wyniku tego zdarzenia ona oraz pasażerka samochodu zostały przewiezione do szpitala, aby ustalić obrażenia. Pozostałym dwóm pasażerkom nic się nie stało. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny tego pojazdu, gdyż nie nadawał on się do dalszej jazdy. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w lubartowskiej komendzie. Kierująca, ta 21-latka, była trzeźwa. W ramach współpracy nawiązanej z Wojskową Akademią Techniczną uczniowie klasy 2 i 3 pierwszego liceum w Lubartowie o profilu matematyczno-fizycznym oraz technikum informatycznego uczestniczyli w prezentacji oferty edukacyjnej uczelni. Ofertę zaprezentował absolwent technikum informatycznego, a obecny student drugiego roku Wojskowej Akademii Technicznej Maciej Pożaroszczyk. Zapoznał on uczniów z warunkami rekrutacji, opowiedział o życiu codziennym studenta szkoły wojskowej oraz realiami studiowania. Licealiści i uczniowie technikum dowiedzieli się, że Akademia oferuje 12 kierunków studiów wojskowych oraz 25 kierunków studiów cywilnych. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja zachęcam do kontaktu z nami pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały są dostępne na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. Za tydzień spotka się z Państwem Bartosz Giza. Do widzenia.